Wiktoria Noga, portal W Cieniu Pyterów. Znajdujemy się obecnie na otwarciu wystawy Sztetl Mielec, która jest niezwykle ważna dla Mielca. No właśnie, dlaczego ta wystawa jest inna i dlaczego jest tak wyjątkowa? Ważność wystawy polega przede wszystkim na ważności wydarzeń, których dotyczy, bo całym powodem zorganizowania tej wystawy była Zagłada Mieleckich Żydów, która miała miejsce w marcu 1942 roku. Wtedy w ciągu jednego dnia ponad 5 tysięcy osób zniknęło z miasta, po prostu z krajobrazu, z ulic, z domów. I to był główny czynnik. Natomiast chcieliśmy ten temat rozszerzyć, żeby pokazać, co było przed Zagładą, jak ci ludzie wyglądali, jak mieszkali, czym się zajmowali. I myślę, że temu ma służyć cały zestaw prawie 200 zdjęć, które przygotowaliśmy na tej wystawie. To jest po prostu bardzo ważny dokument historyczny. Wystawa ta nie jest tylko wystawą fotograficzną, ale możemy tutaj znaleźć też liczne eksponaty związane właśnie z kulturą żydowską. Skąd wszystkie te ekspozycje pochodzą? Wszystkie eksponaty, te nazwijmy je trójwymiarowe, nie zdjęciowe, pochodzą ze zbiorów Muzeum Oryginalnego w Mielcu, które są od lat przechowywane, a są bardzo ważne, bo to są dokumenty, na przykład tora z przełomu XVII-XVIII wieku, pisana ręcznie na pergaminie. To jest rzadkość w muzeach, bo miejsce tory jest w synagodze. I generalnie rzadko się zdarza, żeby tory trafiały do muzeów czy do archiwów. Nasza tora do nas trafiła, podobnie jak zestaw innych przedmiotów, które uzyskaliśmy od sądu, ponieważ zostały te przedmioty odnalezione w jednym z domów po wojnie. I no, nie będę opowiadał całej historii, natomiast sąd wybrał chyba najlepsze wyjście, jakie mógł wybrać, czyli przekazał te eksponaty do naszego muzeum. To były srebra, to były sztuce, zestawy naczyń, to była srebrna hanukija, czyli lampka, duża lampa hanukowa wzorowana na świeczniku, na menorze. I to wszystko trafiło do nas, podobnie jak dokumenty, które są podaniami o wydanie dowodów osobistych. To jest niesamowite źródło informacji. To są nie tylko zdjęcia tych osób, takie typowo legitymacyjne, ale to są również informacje o dacie urodzenia, o wykonywanym zawodzie, o statusie materialnym, nawet informacje o tym, czy dany człowiek umiał pisać, czy nie, bo są takie podania, na których nie ma krzyżyków, ale są kółka, trzy kółka i obok są podpisy świadków, więc to świadczy o tym, że wśród tych mieleckich Żydów była też ta biedota, która była niepiśmienna, ale są też bogaci kupcy, przemysłowcy i rzemieślnicy. Nie sposób mi zapytać, po co pan to robi? Jaki jest cel tego działania, rozszerzania tej historii Żydów? Jestem historykiem, więc najbardziej oczywista odpowiedź to jest to, że jest to moją powinnością. Ja pewnie w dzisiejszych czasach mam dość specyficzne podejście do historii, ponieważ jak obserwuję to, co się dzieje, to widzę, że wielu nawet niektórych historyków wybiera sobie z historii naszego kraju to, co jest fajne albo, nie wiem, przydatne czy modne. A niektóre rzeczy się próbuje spychać na margines albo czasami w ogóle pomijać. Ja uważam, że historia to jest proces dziejowy. Nawet można by to porównać czasami do klocków Lego, ponieważ to jest proces polegający na wydarzeniach, na działaniach i na związku przyczynowo-skutkowym. Jedno wynika z drugiego. Jeżeli wyjmiemy jeden klocek, jeden element i go pominiemy, to ta historia będzie już niekompletna. Można powiedzieć, że będzie nawet zafałszowana, bo nie możemy sobie tak manewrować na zasadzie, co nam się podoba, a co nie. Tym bardziej, jeżeli to dotyczy połowy mieszkańców naszego miasta, proszę sobie spróbować wyobrazić, wiem, że to jest trudne, ale że nagle jutro połowa mieszkańców Mielca znika. Są wśród nich lekarze, nauczyciele, prawnicy, sklepikarze, kierowcy, mechanicy i nagle znika połowa ludzi. Zostają po nich domy opuszczone, zostają po nich na przykład na rynku resztki bagaży, pościeli, taki niemy, ale bardzo materialny i wyrazisty dowód ich istnienia. I co? I co się dzieje następnego dnia? Możemy o tym zapomnieć, albo możemy o tym pamiętać. Są zawsze dwa wyjścia. Najlepszym wyjściem jest pamięć. To samo dotyczy cmentarza. To, że my się zajmujemy cmentarzem żydowskim w Mielcu, jednym z kilku, to jest
tylko i wyłącznie dowód na to, że nam na tym zależy. Cmentarz jest każdy, jest miejscem pamięci. My, Polacy, bardzo często oczekujemy od Niemców, od Rosjan czy od innych nacji szacunku dla naszych cmentarzy, które są rozsiane po całym świecie, a bardzo często sami nie potrafimy uszanować innych. Więc tutaj jest coś zachwiane w tej równowadze i myślę, że to, że my w tej chwili o to dbamy, to jest nic innego jak nasza powinność. Nawet bym powiedział, że pewien przejaw człowieczeństwa, normalnego człowieczeństwa, szacunku dla miejsca zmarłych. I najważniejsze pytanie, czy będzie kontynuowane wszystkie działania związane z kulturą żydowską? Tak, tak, dlatego że przede wszystkim widzimy, że jest coraz większe zainteresowanie i to obserwujemy to w różnych kategoriach wiekowych. To są nie tylko najmłodsi mielczanie, którzy o tym czasami nie mają w ogóle pojęcia, ale to są też ludzie dorośli, których rodzice czy dziadkowie być może byli sąsiadami, znajomymi, może przyjaźnili się z mieleckimi Żydami. Oni sobie chcą tą historię odświeżyć, być może ją po prostu poznać na nowo. Dlatego, że jak rozmawiam z ludźmi, mówiłem o tym na otwarciu wystawy, że ludzie mnie pytają po co ja to robię. Ja czasami odwracam pytanie i pytam, a co macie przeciwko temu, dlaczego nie lubicie Żydów? I bardzo często ludzie nie mają argumentów, więc to wynika albo... To negatywne nastawienie wynika albo z kompleksów, albo po prostu z niewiedzy. Ludzie z natury boją się czegoś, czego nie znają. Więc naszym celem jest edukacja, pokazanie tej historii taką, jak ona była naprawdę. Oczywiście naród żydowski nie jest narodem wybranym, ale polski też nie. Każdy naród ma bogaczy i biednych, dobrych ludzi i złych ludzi. I myślę, że z takim zdrowym podejściem możemy uczyć historii. Dziękuję serdecznie. Podczas otwarcia tej wystawy zostało powiedziane, że tak naprawdę nie wiadomo jest, z którego wieku pochodzą pierwsze zapiski odnośnie Żydów w Mielcu. Czy dotarł Pan do jakichś konkretnych właśnie zapisów odnośnie Żydów i z którego wieku one pochodzą? Znaczy, z którego wieku pochodzą te, które odnaleźliśmy, to wiadomo, to jest 1543 bodajże trzeci rok, czyli połowa XVI stulecia, natomiast czy są jakieś wcześniejsze w jakichkolwiek innych archiwach, no być może, to podlegać będzie jeszcze kwerendzie, muszą się historycy tym zająć. A czego one dotyczą? Dotyczą małżeństwa Barbary i imienia męskiego, nie pamiętam, małżeństwa żydowskiego, które prowadziło tu już jakieś interesy, czyli że mieszkali w mieście jakiś czas wcześniej. To jest adnotacja, że oni wtedy już prowadzili jakieś interesy. Pojawiło się także stwierdzenie, że właśnie dużo fotografii jest z Pana zbiorów. Skąd one się właśnie u Pana znalazły? Jaki był Pana taki początek zainteresowania właśnie Żydami? Ja interesuję się generalnie dziejami Mielca. Jestem historykiem, amatorem. Moja rodzina mieszka w tym mieście od niemal 300 lat, przynajmniej tyle mam udokumentowane. Więc interesuje się nie tylko Żydami, interesuje się Niemcami. Odwiedzają mnie zresztą potomkowie Żydów mieleckich i potomkowie Niemców z okolicznych wsi. Odwiedzają mnie też inne liczne rodziny polskie. Zresztą każdemu można znaleźć, czy to Ormian, Tatarów, Niemców, Żydów, Anglików, innych potomków innych nacji. Ponieważ w Mielcu mieszkało w pewnym okresie ponad 50% Żydów, więc siłą rzeczy, interesując się dziejami Mielca, musiałem się też zainteresować tym dorobkiem, który po nich został. Kamienicami, jakimiś fotografiami, innymi pamiątkami, łyżkami, nie wiadomo czym. No, mam duży zbiór nie tylko judaików, mam duży zbiór germaników, mam i oczywiście największy zbiór mielecjanów, czyli innych materiałów dotyczących Mielca, powiedzmy polskich w cudzysłowiu. Zdjęcia, skąd zbieram fotografie, no, czy to z różnych archiwów, ze zbiorów prywatnych. Ostatnio na całe szczęście coraz więcej wypływa, co jest ciekawe też dość, coraz więcej wypływa tych fotografii ciekawych, nieznanych do tej pory, zupełnie unikalnych, można odnaleźć w internecie.
nie wychodząc z domu. Tylko trzeba chcieć mieć troszkę czasu i grzebać. Ogląda pan teraz całość tej wystawy, wszystkie zdjęcia. Jakie są odczucia, jakie są pana wrażenia? No, dla mnie to jest ciężkie pytanie, dlatego że ja w zasadzie wszystkie te fotografie znałem. Zresztą ja sam wcześniej robiłem dwie wystawy fotograficzne tu w Mielcu związane z mieleckimi Żydami i łącznie zaprezentowałem na nich chyba około 600 fotografii, tu jest tylko 200. Na jednej, tej, która dotyczyła dziejów Żydów do 1939 roku, było fotografii około niemal 300. Nie, przepraszam, na pierwszej było około 400, a na drugiej związanej z zagładą Żydów mieleckich z dziejami od 1939 do 1947 roku, no było kolejnych około 300, czyli co najmniej 700 fotografii prezentowałem już. A to nie są wszystkie, bo od tej pory przybyło mi przynajmniej ze 100 albo 200. Czyli mogę powiedzieć, że w tej chwili dysponuję pewnie około 1000 fotografii związanych z mieleckimi Żydami. Super. Dziękuję serdecznie. Stowarzyszenie Kulturalne Jarte bardzo zaangażowało się tutaj w rozpowszechnianie w Mielcu historii Żydów. Jakie działania zostały już podjęte w tym kierunku? Szalom Mielec 2019 to jest kolejna edycja wydarzenia. Robiliśmy już koncerty, wystawy fotograficzne sprowadzane z Muzeum Kultury Żydowskiej Galicja, spektakle teatralne. W tym roku zaangażowaliśmy się w zrobienie pokazu filmów żydowskich, współczesnych. Razem z Escekiem zorganizowaliśmy koncert muzyki żydowskiej, również współczesnej. Jesteśmy również jako pomysłodawca wydarzenia Szalom Mielec, jesteśmy współorganizatorem tej wystawy. Natomiast czekają nas jeszcze warsztaty oraz spektakl tańca żydowskiego. I to odbędzie się za tydzień. Czy w przyszłości będzie kontynuowany ten projekt i jak pani myśli, jakie będą w przyszłości właśnie inne wydarzenia dotyczące rozpowszechniania kultury żydowskiej? Na pewno się odbędzie, się tylko Jarta będzie istniało, bo to jest coś, co interesuje naszych członków, więc dla mnie to jest ważne, żebyśmy organizowali coś, co sprawia przyjemność członkom stowarzyszenia, równocześnie bardzo podoba się mielczanom. Na pewno utrzymamy, jeśli tylko będzie taka wola ze wszystkich stron, utrzymamy tradycję współpracy z Escekiem. Będziemy chcieli znowu zorganizować koncert muzyki. Na pewno zaangażujemy się w stworzenie wystawy, ponieważ fotografia to jest jedna z dziedzin, którymi Jarte się zajmuje, powiedzmy, że zawodowo. Kilka osób dzisiaj zapytało mnie, dlaczego nie zorganizowaliśmy w tym roku spektaklu kolacji szabatowej, która była rok temu. Być może do tego wrócimy, może nie powtórzymy tego na zasadzie kalki, bo to byłoby nudne, ale może zrobimy coś w tym stylu, skoro to ma taki pozytywny oddźwięk. Poza tym jedynym projektem, jakie jeszcze plany na ten rok, na przyszły rok ma Stowarzyszenie Jarte? W zasadzie jesteśmy na mecie naszych wydarzeń. Kończymy za tydzień Szalom Mielec. Czekają nas tylko rozliczenia i sprawozdania dla grantodawców. A kończymy również nasz projekt Opowiem Ci, co stało się, nim przyszliśmy. To jest drugie bardzo duże wydarzenie, które zorganizowało Jarte w tym roku, które oscyluje wokół archiwów mieleckich. No i cóż, jest połowa listopada, więc tak naprawdę czekają nas ewaluacje, sprawozdania i raczej planowanie przyszłego roku niż kolejne wydarzenia. Natomiast zapraszamy bardzo serdecznie jeszcze pod koniec listopada będzie wernisaż wystawy, która kończy Opowiem Ci, co działo się, nim przyszliśmy, także to też będzie fajna rzecz, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję serdecznie. A to jest mój przyjaciel Scott Genser ze Stanów Zjednoczonych, potomek polskich Żydów z Mielca, jego dziadkowie się stąd wywodzą.
Scott, czy cokolwiek mógłbyś powiedzieć o tym, co Żydzi na Zachodzie w Stanach Zjednoczonych wiedzą w sprawie wśród narodów świata? Can you say something about the Rangers? I think Americans know, Jewish Americans know some things about the Poles who saved Jewish lives, but not enough. And that's why I think it's very important that we share these stories, because the history is not black and white, it's very complex. And there were Polish families that risked their lives to save Jewish lives. And I think the more stories that are told like that, a fuller picture can be seen of what was like during the war.